Witamy w kolejnym przeglądzie kulturalnym. Tym razem zaczynamy od propozycji Kino Marzenie. Kolejne wydarzenia, które Państwu przypomnimy, przedstawią studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej Magdalena Konieczny i Krzysztof Sowa. Grudzień to taki szczególny miesiąc, bo to i Mikołaj, i Gwiazdka, i Święta Bożego Narodzenia. Taki czas, kiedy więcej chyba czasu spędza się z rodziną, więc też tak dobierane są filmy i tak dystrybutorzy wprowadzają swoje filmy. Przede wszystkim właśnie są to filmy familijne i u nas będzie można oczywiście takie filmy zobaczyć. Będą to dwa tytuły. Już od końca listopada Kraina Lodu. To najnowsza produkcja animowana wytwórni Disneya. Film Twórców Zaplątanych. To taki film sprzed kilku lat, który bardzo się podobał i cieszył się naprawdę wysoką frekwencją. Myślę, że z Krainą Lodu będzie podobnie. A myślę, że Disney to taka naprawdę jest marka i daje gwarancję, że to będzie bardzo ładna opowieść. I rysunek, i muzyka do tego wszystkiego, i bohaterowie przesympatyczni. Także że myślę, że dzieciom i może trochę starszym również ten film się spodoba. No i druga taka produkcja familijna to będzie już w drugiej połowie grudnia film pod tytułem Ratujmy Mikołaja. To jest film produkcji brytyjskiej, no ale jak sam tytuł wskazuje, no to tylko w grudniu po prostu. Po sukcesie Władcy Pierścieni, filmu Petera Jacksona według powieści Tolkiena, wszyscy czekali, ponieważ Hobbit był zapowiadany, ale trwało to 9 lat. W ubiegłym roku, w grudniu również, pojawiła się pierwsza część filmu na podstawie tej powieści, a teraz 27 grudnia dopiero, więc trzeba troszkę uzbroić się w cierpliwość, będzie można zobaczyć część drugą. A teraz przypomnimy 6. edycję festiwalu Jazz Contest, który odbył się w listopadzie w Tarnowie. W każdym mieście jest w jakimś sensie klimat do wykonywania tego rodzaju muzyki. Są w Tarnowie szkoły muzyczne, są wykładowcy, którzy też interesują się tego rodzaju muzyką i myślę, że są młodzi ludzie, którzy tą muzykę chcą grać, a poza tym to, co wiemy i słyszymy, to wielu młodych absolwentów naszych muzycznych szkół studiuje w Krakowie, w Katowicach wyłącznie jazz i słyszy się o nich wszędzie już i myślę, że Tarnów jest, no, powiedzmy, taką zapleczem dla uczelni i dla polskiego jazzu. Braliście udział w warsztatach jazzowych. Powiedzcie, jak wam się podobało, kto was uczył, na czym gracie? Ja gram na gitarze, uczył nas Dean Brown i bardzo mi się podobało. Naprawdę, człowiek genialny. Ja również grałem na gitarze, no i ja byłem na tych samych, co on, czyli też Deana Browna. Mi się też bardzo spodobało. Mi się bardzo spodobał wczorajszy występ Deana Browna, choć ta pierwsza, ci Norwegowie, to nie za bardzo mi przypadli do gustu, a na dzisiejszy koncert czekam z niecierpliwością. Laureat ubiegłorocznej edycji jubileuszowej festiwalu Grupa Azoty Jazz Contest, kwartet NSI Quartet. Listopada w Tarnowskim Teatrze odbyła się premiera spektaklu Walka Czarnucha z psami. Zapraszamy na fragment rozmowy z reżyserem, którą przeprowadziła Anna Wakulik. Jest to wystawione w Polsce, a nie w innym kraju. To też nie robimy jeden do jeden właśnie Afrykę i Czarnucha, tylko jest to bardziej taki symbol innego człowieka. Mhm. On jest tak nazywanym jakby w spektaklu, ale jakby ani nie malujemy aktora na czarno, ani nie wzięliśmy aktora gościnnego z Warszawy, że tak powiem, bo paru jest czarnoskórych. Może, no właśnie, to będzie Tomek Wiśniewski będzie grał. Tak. Czarnucha tytułowego, a poza tym w obsadzie znajdzie się jeszcze Kinga Piąty, Irek Pastuszak i Olek Fiałek. I właśnie, no, bo warto chyba
pokazać problem białych ludzi, Europejczyków, w stosunku do w pewnym sensie jakiejkolwiek innej kultury czy rasy, z którą dochodzi do zderzenia. Od 30 listopada nowa premiera w Tarnowskim Teatrze, skierowana do najmłodszej publiczności. Będzie to Księga Lasu. Jesteśmy po próbie drugiej generalnej, a pierwszej próbie z udziałem dzieci. Więc jesteśmy przed premierą, jak to zwykle ja nie lubię mówić, bo nie lubię chwalić dnia przed zachodem słońca, a czy to będzie sukces, czy nie. Wszyscy zawsze staramy się, żeby to był sukces, a co z tego wyjdzie, to ocenią ci, którzy będą przychodzili i oglądali spektakl. Ja jestem z pracy z moich kolegów bardzo zadowolony, ponieważ trudność grania tekstów dla dzieci nie polega na tym, jak to ludzie opowiadają, że to dla dzieci to trzeba jakoś inaczej. Nie, trzeba właśnie normalnie tak samo, czyli prawdziwie. A ponieważ dziecko o wiele szybciej łapie konwencję, a konwencja jest w ogóle solą teatru, to dla dzieci trzeba grać tak, jak dla dorosłych. Nie lepiej, wcale nie lepiej, ani nie gorzej. Ale nie wolno tego, co się robi, brać w nawias. A ponieważ tekst jest prosty, prostolinijny, to czasem kusi do tego, żeby coś dołożyć od siebie, żeby troszeczkę gdzieś tam było ironii, żeby to nie traktować tego wprost. Ale udało mi się przekonać kolegów i koleżanki i siebie też, bo sam też w tym biorę udział, żeby to grać na prawdziwych emocjach.